Kochani, wielkie nieporozumienie, które się wdarło w życie Kościoła i jeszcze trwa, to jest to, że wielu ludzi traktuje Kościół jako drogę, miejsce bezpieczeństwa, taki schron. Przychodzę do Kościoła po to, żeby się tu po ludzku dowartościować. U świętej Anny jest kto pierwszy, ten lepszy. Państwo sobie zajmujecie ławki, jak przychodzicie, kto przyjdzie wcześniej, ma miejsce siedzące. Ale Państwo wiecie, że 100-200 lat temu kolaska była dla dziedzica. Pan czy pani, prosty człowiek czy fizyczny robotnik musiałby iść na tył kościoła. Tu siedział dziedzic, jeszcze było nazwisko wypisane. Jeszcze teraz w kościołach są tabliczki poprzykręcane. Ta ławka należy do tego ofiarodawcy, bo on dał na kościół, to teraz tutaj jest lepszy. I były stalle, i tu siedzieli prawaci, tu siedzieli kanonicy, tu siedzieli ważniejsi, a tam siedzieli mniej ważni. I ludzie próbują się dzisiaj dowartościować. Ile to ja panów spotkałem? Takich, którzy chyba kapitanem na okręcie swojej rodziny nie byli. Którzy mówili, proszę księdza, a ja to baldachim nad kardynałem Klądem nosiłem. A ja to 16 razy byłem na pielgrzymce na Jasną Górę. A moja mama znała, znaczy ciotka mojej mamy znajoma tej znajomej, to zna kardynała Wyszyńskiego. I raz mi pod pogłówce mnie raz pogłaskał. A teraz ludzie mówią, należę do tej wspólnoty. Moim spowiednikiem jest ksiądz doktor habilitowany, ten co go w telewizji często pokazują. Chodzę do świętej Anny na mszę. Na 15. Nie tak jak to barachło po parafiach. Proszę Państwa, jeśli ktoś tu przychodzi w poczucie bezpieczeństwa, to się bardzo pomylił. Chyba, że jest dzieckiem jeszcze i raczkującym, to tak. Ale proszę mi wierzyć, to co my robimy, całe nasze ludzkie praca duchowa, to jest zjazd po tych rowkach, a potem to już tak. Zostaw wszystko, co masz. Ja Państwu mówiłem, chcesz mieć dziki zachód w chrześcijaństwie? Zacznij mówić prawdę. Chcesz mieć dziki zachód? Skasuj piracki system operacyjny w swoim komputerze. Wyskocz z rowków. Zrezygnuj z tego, czym się